Cześć, ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, oficjalnie dostałem dostęp do nowej bety. Jak widzicie, jesteśmy na moim koncie w wersji 0.46 beta. I dzisiaj, moi kochani, pokażę wam, co można zdobyć, grając i kręcąc nowym kołem. Moi drodzy, wchodzimy od razu w sklep i zobaczmy, mamy koło ograniczone czasowo, gdzie dostępne mamy aż 3 nowe skiny, co specjalnego, i możemy kręcić za darmo, więc od razu rozpoczynamy kręcenie. Wy zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście mieć nowego skina, coś specjalnego właśnie z tego koła, więc mam nadzieję, że wam się uda coś trafić. I uwaga, trafiliśmy! Fly! Coś tam nie zdążyłem przeczytać, mamy nowego pierwszego skinka. Mamy też kolejną nową legendę, wow, moi drodzy. Przecież te skiny są przepiękne, mamy też nowe kroki. Nie no, te koło jest przemocne, moi drodzy, jest przemocne. I mamy kolejnego nowego skina. Wow. Powiem wam tak, jaram się w opór, ponieważ mogę kręcić kołem za darmo. I mamy też duplikacik, lecimy dalej. I uwaga, mamy jakiegoś punka, Apokalips. On wygląda jak cyberpunka troszeczkę. Taki skinek mniej więcej. No i dawaj, dawaj, kółko. Oddaj jeszcze jakiegoś fajnego, legendarnego skinka. I emotki. W ogóle te emotki są teraz przekozackie. Zobaczcie, jak ten Stumble Guys się rozwija. Cały czas robią coraz lepsze animacje oraz skiny. Trafiliśmy pierwszy skin, coś specjalnego. Od razu lecimy do naszej szafki i sprawdzamy. Spójrzcie na to. Fly Kevin. Czy możemy jest na przykład zmienić kolor niebieski? Użyjmy, pyk, kolorek. Wchodzimy w skórki i... Okej, nie możemy zmienić, ale spójrzcie! Ta postać lata! Mamy też tego gościa, który jeździ na desce odrzutowej. Co jest? Mamy też Velocit oraz takiego ziomka, Chibi Guy. Mega fajny. Tutaj, jak widzimy, z kolor skóry już możemy zmienić. Weźmy na przykład sobie różowy i zobaczmy, jak będzie wyglądał. Pyk. Tak on wygląda. Kozacko. Powiem wam tak. Biorę od razu skina coś specjalnego. Zobaczmy, czy mamy jakieś dostępne nowe mecze. O Boże, moi drodzy, mamy nową mapę. Treasure Island. Akceptujemy. Zaczynamy, moi kochani, nie mam kompletnie pojęcia, o co chodzi na tej mapie, ale za chwileczkę się dowiemy. Spójrzcie, ten skinek cały czas unosi się w powietrzu i wy, moi kochani, w komentarzu ocencie nowe skiny w skali od 1 do 10 i napiszcie, jak wam się podobają. Który jest najlepszy? Dobrze, moi drodzy, wow! Spójrzcie na to, my tu mamy połączone 4 mapy w jedno. Co? Co tu się dzieje? Okej. Ja rozumiem, że my musimy, aha, zbierać monety. Spójrzcie na to. Kto pierwszy zbierze więcej monet, wygrywa. Ale kozacki tryb to będzie. Wow. Dobra, przelećmy się jeszcze dalej. Lecimy tutaj w prawo. Podnosimy te monetki. Cyk, cyk, cyk. Czy one się respią? Chyba się nie respią. Mamy tutaj ala taki mini bombardment. No dobra. Jestem numerem 1, bo gram z botami oczywiście, ale zobaczcie, ile ich tutaj lata. Nie no, to jest coś pięknego. Ej, ale ten skinek mi się naprawdę podoba, bo on cały czas się unosi w powietrzu i powiem wam, że troszeczkę nawet w sumie... O kurde, dziwnie się nim steruje. Mamy nowy... Co to jest? Odbijacz! Wow! Co się dzieje? Dzięki temu będziemy mogli szybciej podróżować po mapie. Coś pięknego, moi drodzy. Patrzcie na to. Boom! I lecimy. Tutaj mamy taką górę, na którą można się wspiąć. Mamy jeszcze 64 sekundy do końca. Nie, to jest zjeżdżalnia. Jestem drugi? Co się dzieje? Dobra, 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 Farel. Bo tutaj nie możesz przegrać meczyku z botami. No co ty, żartujesz sobie? Podnoś te końsy. Z pewnością tutaj będzie sporo bugów, więc na dniach, moi kochani, ponagrywam wam jeszcze odcinki z tym związane, z różnymi bugami na tych mapach. Wow, ile tu jest monet! To był najlepszy spot na chwilę obecną. Tam można do góry wejść? No dobra, sprawdźmy, czy można wejść. Oczywiście, że można. Jesteśmy, moi drodzy, chodzimy po dachu. Nie no, piękna sprawa. Ta mapka mi się też mega poprawia i podoba, bo to jest takie Lost Temple, gdzie pojawiają się co jakiś czas kolce. I mamy jeszcze z przodu wulkan. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Ale wygląda to naprawdę, moi drodzy, mocno! Okej, można się sparzyć. A jak się sparzymy, to tracimy monety? Nie tracimy. Okej. Wow, 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 wow. Spokojnie, proszę państwa. Czy mi się w ogóle wydaje, czy ta grafika w Stumble Guys troszeczkę też się poprawiła? Jak myślicie? Bo dla mnie ta gierka wygląda lepiej, albo po prostu ta mapa jest bardziej dopracowana. Drugie miejsce, nieważne. Na to nie patrzmy, moi kochani.
Nowa mapka naprawdę jest mega, mega fajna. Dobrze, moi drodzy państwo, kręcimy po raz kolejny nowym przekozackim kołem. Wy zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, żeby nam poleciało coś specjalnego. I jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wiem, że ponad 60% oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału, a chciałbym, żebyś dołączył tutaj do mojej rodzinki subskrybentów. Będzie mi naprawdę miło. Mamy dziewczynkę, Chibi Girl, dlatego ziomeczka, którego trafiliśmy w poprzednim kręceniu. I mamy też nowe kroki. Teraz, moi drodzy, też wyposażymy się w nowe kroki i zagramy jeszcze raz meczek na nowej mapie. Mamy nową też emotkę. Wygląda naprawdę to mocno. Okej. Kolejna emotka. I mamy tutaj taką emotkę jeszcze tańczącą. Też musimy sobie to oczywiście przetestować. I znowu ta sama legenda. Niedobrze, niedobrze. Dajcie jakąś nową legendę. O! Patrz, prawie było. Prawie był ten gościu jeżdżący na czymś. Dobrze, nie trafiliśmy nic, ale dostosujmy sobie teraz postać. Wybieramy oczywiście tego kozackiego wariata panka. On jest przekozacki. Apokalips to jest jeden z moich ulubionych skinów na ten sezon, co będzie, albo na tą aktualizację. I zobaczcie, tutaj możemy sobie używać na przykład teraz taką emotkę, użyj, damy ją za jedyneczkę i sprawdźmy animację. Co ja odblokowałem? Czy coś odblokowałem? Z animacji nic, ale odblokowałem kroki. I te kroki jak wyglądają? Aha, za mną takie mroczne oczy podążają, albo takie fajne motylki. Nie, no te motylki są chyba lepsze, ale do niego będą bardziej pasować te mroczne oczy. Wybieramy. Spójrzcie na to, jaka przekozacka animacja. Fajnie, że Stumble Guys zaczął wprowadzać postacie, które poruszają się nie tylko na nogach, ale też na różnych pojazdach. No, teraz pozostaje nam tylko zastanawiać się, co jeszcze ciekawego wymyślą. Treasure Island, wyspa skarbów. Zbierz je wszystkie, czyli musimy zbierać jak najwięcej monet. I zaczynamy od razu grubo od wulkanu. Jak się steruje tą postacią? Okej, podskakujemy po prostu. A czy jest animacja ślizgu? Jest animacja w ślizgu! Myślałem, że będę cały czas jakby na desce się poruszał. Okej. Okay. Jak widzimy, monety też się respią, więc ciekawe to jest. Odbijamy się i lecimy do przodu. Pum! 18 monet, 16. Jak podnoszę monetę, zobaczcie, to jest moje miejsce na środku. Okej, okay, to jest miejsce, które zajmuję, więc przez chwilę byłem na tak dalekim miejscu? Nie mam pytań. 12 monet, 14. Aha, jak dostaję bombą, to spadam z deski. A tak wyglądają nowe emotki. No nowe emotki są przecudne. Trzeba by było się w sumie zastanowić, moi drodzy. Ja mogę taki odcinek dla was nagrać, gdzie respi się najwięcej monet. Przed chwilą miałem takiego buga, że nie utrzymałem się tutaj na górze. I możemy coś takiego zrobić, który spot jest najciekawszy. To był na pewno spoko kontencik dla was. Później jak ta mapa wejdzie do oficjalnej wersji, już będziecie wszystko wiedzieli, gdzie warto latać, co warto robić na tej mapce. Zwiedźmy sobie jeszcze raz tą zjeżdżalnię, bo teraz na kozackie desce nie zjeżdżaliśmy jeszcze, moi drodzy, z tej kozackiej góry. Tutaj mamy co? Taki tylko podjazd? A nie, tam normalnie można wejść! Z tej albo z tej strony, okej! Okay. Czyli trzeba wchodzić tutaj schodami. Patrzcie, coś co jakiś czas ta postać się jakby przywiesza. O, o, właśnie o tym mówię, widzicie? A, bo tu jest ślisko i on nie potrafi wejść, no dobra, czyli się nie przywiesza. I lecimy na brzuchu w dół! Nie no, komedia straszna. Taki, można powiedzieć, że zimowy park. Park zimowy to jest, gdzie można sobie pozjeżdżać na desce. Ale ta deska teraz idealnie pasuje do, moi drodzy, tej mapki. Ej, 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 bo kończy się czas, a ja jeszcze nie zebrałem wszystkich monet. Wow, wow, wow. I widzicie? Mi się deska teraz nie pojawiła. 7. 3. Mamy to, moi drodzy. 47 monet zebrałem. I mam pierwsze miejsce. Fajna mapka, ciekawa, na pewno jak będziemy grali z innymi przeciwnikami, z realnymi, będzie ta gierka oczywiście o wiele, wiele ciekawsza i lepsza. Jungle Roll, zagrajmy sobie jeszcze Jungle Rolla na szybko. I zobaczymy, jak ta postać się faktycznie porusza po tych kłodach. Pyk, szczupaczek. Pyk, szczupaczek. Pyk, szczupaczek. Tak jest, pyk. Okej, okay. No i teraz spadłem w kakao, widzowie, jest przypał. Ha! Dobra. Cyk, lecimy prosto, zobaczcie na tej desce, jak to kozacko wygląda, jak on sunie, nie no, Apokalips to jest jeden z moich ulubionych skinów. Coś pięknego, moi drodzy.
Ja od razu będę na niego polował. Niech tylko wejdzie do sklepu. Pyk. Mamy to. No i jesteśmy oczywiście pierwsi, bo ta mapka jest mega prosta, jak się gra z bocikami. Ale po prostu nie mogę się napatrzeć na tego nowego skinka. Coś pięknego. No i mamy metę. Dobrze, moi drodzy, kręcimy po raz kolejny 10 razy za darmo kołem. Może trafimy znowu coś specjalnego. Jeżeli chcecie odcinek, gdzie kręcimy kołem do oporu, aż trafię wszystkie skiny, które są dostępne w tym sezonie, zostawcie łapkę w górę. I mamy to, moi drodzy, kolejnego chłopa na skrzydłach. To taki odcineczek dla was nagram. Swoją drogą ja dzisiaj idę na randkę. JJ-kę zabieram na randkę. Idziemy do restauracji, zjeść steaka, może jakieś winko. Kwiaty już są kupione, więc generalnie możecie mi życzyć powodzenia w komentarzach. I dajcie znać też w komentarzu, czy, jakie macie plany na walentynki. Czy w ogóle obchodzicie, czy też nie. Moi drodzy, lecimy z tym kołem. Mamy już nowego skinka. Czy będzie jeszcze nowa legenda? No nie ma jeszcze nowej legendy. Może teraz? Nie, jakaś taka emotka Essy, Essunia. Ona będzie w sumie pasowała do tego, jak zrobisz jakiegoś kozackiego trika, wygrasz i Essa. Więc to też trzeba będzie na pewno, moi drodzy, odblokować. No dawajcie jeszcze jakiegoś skinka. No emotki całe, same nam się posypały. Coś specjalnego jest, mamy gościa na skrzydłach. Kim ten gościu jest? Sprawdźmy to, moi drodzy, legendarne, epickie. Dark Angel, czyli upadły anioł, tak można by było go nazwać po polsku. Oczywiście dołóżmy do niego jeszcze animację. Moi drodzy, animację czego? Kolorek można zmienić? Nie można w nim zmienić kolorku, bo to jest coś specjalnego. Animację tych oczek. Aha, te oczka już za nim latają, więc już mamy to wybrane, więc testujemy tego wariacika. Tak wygląda ten skin w lobby, powiem wam, że no... robi wrażenie! Jeżeli wytrwaliście do tego momentu w tym filmie, napiszcie w komentarzu: Dark Angel robi wrażenie. Lecimy z tematem. Po raz kolejny gramy Treasure Island, Wyspa Skarbów, która będzie jednym z OP trybów. Teraz sobie postaramy zbierać monety tylko i wyłącznie na Lost Temple. Czyli w tym miejscu. Spójrzcie, jak latamy. O kurczę, jednak te skrzydła tak nie działają, jak myślałem, moi drodzy. Mamy tutaj, patrzcie, trampolinę jeszcze. Wow, tego nie widziałem. I tutaj sobie teraz wskakujesz jak szef do góry. Masz jakieś węże, można tutaj stanąć sobie na głowie i ewentualnie skakać z głowy na głowę, podnosić monety, czekać, aż się kolce skowają. Trzeba generalnie tą sekwencję wysuwania się kolców poznać, moi drodzy. Bo jak poznamy tą sekwencję, to będziemy wiedzieli, że na przykład z prawej strony się kolce wysuwają, no to z lewej jest wolne i na zmianę, co nie? Mega fajnie to wygląda, ta mapka. Widzę, że tutaj też dużo osób się kręci, ale zagrajmy sobie jeszcze wulkan, bo jeszcze... Aha! Spadliśmy na dół, bo jeszcze wulkanu nie graliśmy. Raczej wulkan już graliśmy, tylko nie graliśmy na wszystkich, że tak powiem, spotach, gdzie są monety. Tu byliśmy. Ja bym chciał wejść teraz właśnie na tą górę i zobaczyć, jak można tą górę na przykład wejść. O! Faktycznie te skrzydła tego upadłego anioła są do wymiany, moi drodzy. Hop! No super, jeszcze fireball! Co jest? Pyk, okej, okay, leci aniołek. Cyk. I tu się odbijamy, tak jest. Lecimy i push, szczupaczek. 360. Mamy te monetki. I można teraz sobie zeskoczyć tutaj, ale trzeba faktycznie uważać, bo można dostać z fireballa. Dokładnie tak. Dajcie też w komentarzu, która z tych mapek najbardziej wam się podoba. Czy będziecie grali na Lodowej Wyspie, czy będziecie grali na Wulkanie, na Lost Temple, czy będziecie grali na Bombardmencie. Tutaj może być największa zadyma, szczerze wam powiem. Ale chyba też zauważyłem, że jest tutaj najwięcej monet. 13 sekund do końca. Czy ja to zdążę jeszcze wygrać? Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Skakujmy do góry jeszcze. Pyk. Leci aniołek. 40. 41. No i trzecie miejsce. Jak widzicie, skrzydła upadłego anioła nie mieszczą się w ogóle w kadrze, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Nagram dla was odcinek, gdzie będę losował kołem fortuny za darmo po raz kolejny i odblokujemy sobie w następnym odcinku wszystkie nowe skinki. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał, życzę wesołych walentynek, trzymajcie się, hej!